Siemanko, z tej strony Jerencki, zapraszam Was kolejny odcinek z The Hunterka. Oczywiście lecimy sobie dalej na Hirschfelder, będziemy kontynuować tutaj sobie rozrywkę. Mam nadzieję, że się Wam spodoba. Ja oczywiście Was zapraszam serdecznie do oglądania, zostaw łapeczkę oraz subika dla zasięgu, za co będę bardzo wdzięczny. A tymczasem, nie przedłużając, zaczynajmy. Dobra, słuchajcie, a więc tak, ja wam pokażę mapę. Rozgrywkę dzisiaj zaczynamy sobie tu. Ogólnie jakieś zadanie jest. Aha, dobra, czyli to. Ale to mamy odpowiednie miejsce, czyli gdzieś w tym rejonie. Ale to już pomijając ten fakt, dzisiaj chciałbym się zająć tutaj, słuchajcie, tym terenem. Tym tutaj, nie wiem jak to nazwać, północny, północno-zachodni. Dobrze mówię, północno-zachodni róg tutaj. Cały. Jakby mi się udało dzisiaj na odcinku, chciałbym te trzy punkty odwiedzić i oczywiście zahaczyć sobie to trochę tutaj, to trochę tam, o jakieś jeziorka, ewentualnie coś upolować. Mam nadzieję, że uda mi się to dzisiaj na odcineczku zrobić. Tutaj już, jak widzicie, pierwszy punkt sobie zaznaczyłem. Oczywiście mam ze sobą łuk, tylko że idąc tutaj, ten łuk mi nic nie da z tego względu, że jeżeli chodzi o misję, to misję muszę, tak jak widzicie, zrobić tu. Czyli w tym rejonie muszę upolować tego lisa, używając łuku o naciągu maksymalnie 60 funtów, więc raczej mi się dzisiaj na odcinek to nie przyda, ponieważ ja, tak jak mówię, chcę tutaj te północno-zachodnie tereny rezerwatu pozwiedzać dzisiaj trochę. Przejść sobie do tych, wiecie, punktów obserwacyjnych, odblokować je i zobaczyć, jak to tam dalej będzie się rozwijało. Mam nadzieję, że wyjdzie fajnie, bo chciałbym dzisiaj zapolować na coś fajnego. Ogólnie, słuchajcie, tak przed nagrywaniem sobie wszedłem i tam w jednym miejscu znalazłem stado Damianów. No, Damianów. Tam była samiczka łaciata, no ale wiecie, no samiczka łaciata, no to jej nie ruszałem, tak? Zostawiłem ją w spokoju i ona tam sobie gdzieś tam będzie chadzać. A niech sobie chadza, może... Jak dobrze pójdzie, to kiedyś na świat wyda samca łaciatego. Jakiegoś dużego być może się uda. No nic, dobra, słuchajcie. Ja zmierzam w stronę tego punktu, co sobie zaznaczyłem i zobaczymy. Mam nadzieję, że coś będzie fajnego dzisiaj do upolowania. Jak będzie się coś działo, to będę się do Was oczywiście odzywał. Biegłem, słuchajcie, biegłem, ale nic się niestety nie działo. Po drodze nawet żadne zwierzątko się nigdzie nie odezwało. Tak... No nie wiem dlaczego w sumie, bo... Taki dość ładny teren tutaj omijałem. Ale cóż, no nic nie było widać, nic nie było słychać. Tak więc idziemy, odblokujemy sobie, słuchajcie, ten punkt obserwacyjny. I będzie można zobaczyć dookoła, gdzie tu będą jakieś schroniska. Bo mam nadzieję, że takowe się pojawią po odblokowaniu punktu obserwacyjnego. Ja już biegnę na górę czym prędzej. Zobaczymy. Coś się odezwało. Lisek. Czy on gdzieś tu jest tak w miarę na widoku, żebym ja mógł go strzelić? Czy gdzieś go tutaj będzie widać? Czekajcie, jak na razie go nie widzę, ale... Mam gdzieś chyba wabik. Tak, pod zerem. A spróbujemy. Może akurat. Jak wylezie. O, jest. No i mamy szósteczkę, zobaczcie. Mam przy sobie Rangera oczywiście. No i dobra. No i fajnie. Udało się. Strzeliliśmy sobie. Słuchajcie. Pięknie weszło tutaj lisa. Ja sobie odblokuję oczywiście punkt obserwacyjny i zaraz tam pójdziemy sobie go zebrać. Gdzie to się odblokowuje? Tu się odblokowuje. Proszę bardzo, rozejrzyj się.
O nie, no pięknie, pięknie. Not as much this time of year, but we discourage people from coming during hunting season. Dobra, czyli tutaj mam odkryte, tylko że w okolicy chyba chałupkę mam tylko jedną, w sensie jeżeli chodzi o schronisko, tu mam parę punktów, więc sobie można by było do nich polatać tutaj po kolei. Ja sobie może najpierw poszedłem do tego punktu i z tego punktu kierował się w stronę tego punktu tutaj. No bo tu mam odblokowane, przypadkowo oczywiście odblokowane mam, schronisko mam odblokowane w sensie, ale niestety nie mam odblokowanego punktu obserwacyjnego, więc chętnie sobie się tam przejdę też tak samo. Mamy 500 metrów, więc jakoś daleko nie jest do tego punktu, zobaczymy co to tam jest. Prawdopodobnie będzie jakaś ambona. Albo coś takiego. Tymczasem, gdzie ja strzeliłem tego liska? Czekajcie, to było z tej strony? Tak, to było gdzieś tu. Czyli dobrze, idę. Gdzieś tutaj powinien leżeć. Tu strzeliłem gdzieś tego liska. Zaraz go zbierzemy. O, już go widzę. Leży sobie, odpoczywa. Czeka na nas. Fajnie, fajnie. Dobrze, że się udało. No co prawda nie jest jakiś duży, bo to tylko szósteczka, ale... O, jeszcze nie trafiłem w organ żywotny, dodatek. No nic, dobra, trudno się mówi. Ale mamy też jeziorko. Czy tam jakieś jeziorko? Nie wiem, jeziorko chyba, nie? To jakieś takie... Albo jakiś, nie wiem, zbiornik wodny mały. No bo to... Do jeziorka to tak średnio podobne, no ale cóż, zobaczymy, czekajcie, bo tutaj... Jest, widzę, że dość duże. A przejdźmy się, zobaczmy, może coś pije akurat teraz. Jakby coś piło, to by było całkiem niegłupio zapolować. Ale na razie nic nie widzę. Chyba, że jak strzelałem do tego lisa, to spłoszyłem wszystko. To też by wcale mnie nie zdziwiło. W sumie, bo bardzo blisko te jeziorko, powiedzmy, tutaj... ambony, z której strzelałem, więc jest bardzo możliwe, że wszystko, co to było, jeżeli cokolwiek było, to uciekło. A czekajcie, coś jest. Żubry. O Jezu, jak się przestraszyłem. Skubaniec. A tu jesteś. Ojejku, a ty co robisz? Czekajcie. Oj. Czekajcie, bo ja gdzieś w ziemię trafiłem chyba. Gdzie on jest? To nie. Gdzie ten chłopak? Tam coś jeszcze jest. Dwójeczka jakaś. No proszę. I dwójeczka. Fajnie. To jest klasa dziewiąta. Ja nie mam broni na klasę dziewiątą niestety. Ja obecnie mam, czekajcie, ekwipunek. Mam Ekersa, ale on ma amunicję. .48, no to nie ma sensu do nich strzelać. To one piją teraz, ale nie mam ze sobą Magnuma. To ja im nic nie zrobię. O, w ogóle jakie ładne staty, zobaczcie. Tak, raz, dwa... Dwie trójki, jedna dwójka z chłopaków. Trzy trójki, jedna dwójka. No kurczę, szkoda nie strzelać, no ale ja im nic nie zrobię z tej broni. One sobie po prostu pobiegną dalej. Nawet jak dobrze trafię, to i tak nic im nie zrobię, nie? Szkoda, bo fajne stado się trafiło, ale to się tu wrócimy najwyżej. Albo wiecie co? Daleko w sumie jakoś nie mam, więc poczekajcie chwilę na mnie. No dobra, moi drodzy, już jestem. Już przybyłem. Dla was to była sekunda, ja tutaj przeleciałem się w tymczasem do schroniska i wziąłem, słuchajcie, ze sobą oczywiście naszego wspaniałego Magnuma Frontiera, tak żeby można było do tych pięknych zwierzęci strzelać, do tych naszych żuberków wspaniałych.
Bo są naprawdę super zwierzątka. Do tego mam dość blisko, więc sobie postrzelamy trochę. Mam nadzieję, że się Wam spodoba takie strzelanie do żuberków, bo ja na przykład lubię te zwierzątka. I teraz tak, ja bym chciał strzelić do tego i do tego, do tych dwóch, czyli dajemy. Raz. Dwa. Nie wiem, czy dobrze. Nie, ten chyba nie dostał wcale. No właśnie. Teraz na pewno dostał. Ale słabo, jeszcze raz poprawka. Dobra. Okej. To idziemy zobaczyć, co tam żeśmy postrzelali. Może coś tam będzie leżało. Ja to wiecie, dawno z Magnuma w sumie nie strzelałem, bo teraz ciągle Damiany i Damiany, a do Damianów strzelam z Eggersa, za sprawą oczywiście Lofta. Ale zobaczymy, może coś tam będzie leżało. No słuchajcie, jeden popłynął kawałek. Mam nadzieję, że mi się uda tu wejść. Czy ja tu będę mógł wejść? Bo on tutaj leży. Tu jest niby wysepka jakaś. Ale ja tu chyba nie wejdę. Kurczę, nie wejdę tu. Jak ja mam tam przejść do niego teraz? Którędy, tędy? Może tędy, co? O, jest, dobra, udało się. Tu mamy tego jednego. Ładnie na płucko dostał. Ciemnobrązowy, sreberko. I teraz pytanie, czy ten drugi padł? Podejrzewam, że nie. Może być z tym problem. Dobra. Idę zobaczyć. Oczywiście ślad. Tamto nic nie ma, dobra. One gdzieś tutaj biegły. Tutaj jest, zobaczcie, na niebiesko oznaczony ślad. Nie trafiono w żaden organ bardzo świeże. No to coś czuję, że on poleciał pewnie na kawę do sąsiadki. Znając życie, to już gdzieś daleko jest. No i może być problem ze znalezieniem jego. Nie wiem, czy jest sens za nim biec, jak on tak słabo dostał w ogóle. O, czekajcie, tam coś mamy. Mamy dziki, o proszę bardzo. Proszę bardzo, dziki. No fajnie, fajnie, ja lubię polować na dziki, dziki są fajne. Ale pamiętajcie, że jak spotkacie w lesie dzika, to na drzewo wiać szybko, bo może być problem. No nie wiem, jest ten samczyk, dwójka, ale jest też trójka samiczka. Teoretycznie nie strzelam do samiczek, ale tutaj samiczka jest trójka, a samiec dwójka, więc nie wiem, czy nie zrobię wyjątku. Po prostu nie strzelę sobie do tej samiczki, bo to trójka jest. Ona jest większa od tego samczyka, co tam był. Gdzie to ja ich widziałem? Tam gdzieś. No tu jest trójka samiczka. Ten jakiś biały leży, albo mi się wydaje. Nie, wydaje mi się chyba. Podejdę bliżej jeszcze kawałek. Daleko. W sumie wiecie co, może kucnę już, żeby ich nie spłoszyć. Zaraz zobaczymy, czy nie ma tam czegoś więcej, ale chyba nie widziałem nic więcej. Nie, zdecydowanie nic więcej tam nie ma. Cztery sztuki prawdopodobnie. Dodajmy sobie tego samczyka, może i tą samiczkę. Gdzie ona jest? Tutaj. No nic, dobra, na pewno. W sumie to Ekers byłby dobry teraz, chyba, jak się nie mylę. 4-8, no. Z Ekersa możemy walić do nich, więc śmiało. Teraz tak, weźmy sobie może najpierw tą dwójkę.
Ta samiczka zwiała. Ale te dziki to tak szybkie są strasznie, co? Jestem ciekaw, czy ja w ogóle go dobrze trafiłem, bo on tak leżał. On tak leżał, słuchajcie, ja tak strzeliłem na pałę. Nic, zaraz się przekonamy. Tak, słuchajcie, biegnąc za tym dzikiem, jeszcze żuberki sobie idą, zobaczcie. Może uda się jeszcze z jednego żuberka upolować. Ta samica jest taka biała jakaś. Albo mi się wydaje. Nie, może mi się wydaje, dobra. Żuberek powinien leżeć. Ale nie, to było śmieszne. Tak sobie biegnę, biegnę, nagle patrzę. A tam ten. Żuberki sobie lecą, nie? Dobra, zobaczmy tego dzika. One gdzieś tutaj leżały. Muszę poszukać tych śladów. Ja jestem ciekaw, czy w ogóle trafiłem. To od tego trzeba zacząć. Czy ja w ogóle do tego dzika trafiłem? Tego dzika w sumie trafiłem. Tam dalej nic nie ma. Nic nie widać, jak na razie. No nic, dobra, będę szukał tych śladów. Słuchajcie, szlachcica tutaj ostrzega. Zobaczymy. Tak, postrzelam trochę, postrzelam tych, wiecie, zwierzątek i zaraz ich nie znajdę. Ale tak, żubr padł gdzieś tutaj, bo widziałem, że mu życie dobrze schodziło, więc myślę, że gdzieś leży. No i ten jelonek jeszcze. No, czwórka nie jest jakiś wielki, ale to nic. Zobaczmy, co piesek nam powie. Aha, piesek nam nie powie, przecież ja psa ostatnio odłożyłem. Kurczę, muszę szukać sam. Gdzie ja? Czekajcie, na mapę trzeba zobaczyć. Tutaj. Tutaj był żubr. O, to tutaj najpierw tego żubra. A zaraz potem pójdziemy po tego jelonka. Bo ja już, zobaczcie, miałem iść tu, a poszedłem zupełnie drugą stronę i zaraz dojdzie do tego, że kurczę, nie zrobię dzisiaj na odcinku tego, co bym chciał zrobić. No, ale zobaczymy, zobaczymy. Tutaj mamy tego żuberka, zobaczcie, on leży. Więc spoko. Mamy żuberka. Trójka bardzo łatwy oczywiście, na pucko, super, zatwierdzamy, zabieramy. I teraz, słuchajcie, bym poleciał jeszcze po tego szlachcica. Zobaczymy, co nam szlachcic powie. Słuchajcie, bo idąc po... Idąc po naszego jelonka, jeszcze dzika spotkałem. I fajny dziczek taki. Zaraz go weźmiemy. A bo wiecie co, jak już tutaj go zaznaczonego miałem, to najpierw polecę po niego. No bo tak się odezwał, tak sobie biegnę, biegnę, nagle się odzywa dziczek. Więc pomyślałem sobie, że możemy do niego strzelić. W sumie mamy po drodze. Kurczę, zobaczcie, no ile tu jest zwierzyny. Co chwila kawałek przebiegnę i się jakieś inne zwierzę odzywa. To jest normalnie coś pięknego na tym Hirschfeldem, bo zwierząt naprawdę tu jest masa. I nie wiem, czy są tacy, ale jeżeli są tacy ludzie, którzy uważają, że na Hirschfeldem nie ma zwierząt, to są w grubym błędzie. Słuchajcie, ja tak idąc po tym rezerwacie, to co chwila gdzieś jakieś zwierzę widzę. No tutaj jest Wolgan nieżywotny niestety. Więc dłużej oceny za niego nie będzie, ale i tak by nie było, bo to tylko trójka. Tutaj samiczka ostrzega nas, ale tam niestety będzie uciekać zaraz, bo tutaj oczywiście idziemy zabrać naszego dzika i mamy rzekę, ale nad rzeką chyba raczej, no i ładnie, mamy dzika. Nad rzeką chyba nie piją żubry, chociaż tego nie wiem. O, zobaczcie, czwórka. Kurczę. Nie odpuszczę czwórki. Muszę go mieć. Dobra. Coś jeszcze? Muszę go? Nie, chyba nie, już nic więcej nie będzie, ale zobaczcie, jak biegną. Tutaj dwójeczka, to jemu chyba damy spokój. Ale spore stado gdzieś tu musiało być. Nie no, kurczę, słuchajcie. Ja tu po prostu zaraz zemdleję chyba. Gdzie dookoła się nie ruszę, wszędzie zwierzęta biegają.
No coś wspaniałego, takie rezerwacje się chwali, słuchajcie. Zaraz tam jeszcze muszę się wrócić po tego jelonka. Ale to zbierzmy sobie może najpierw tego żubra, którego tutaj strzeliłem, bo on na pewno będzie leżał, bo dostał dobrze. Zaraz gdzieś tutaj powinien. Tutaj był strzał. I dostał oczywiście organ żywotny. Bardzo dobrze. Bardzo dobry strzał był. Tam oczywiście jakieś sarny jeszcze. Sami widzicie, no tutaj zwierzyny jest pełno. Wszędzie. Tylko się trzeba dobrze rozglądać, nie? O, tutaj sobie żuberki uciekają, ale te żuberki na razie nas może w sumie nie interesują. Ja bym chciał zebrać tego jednego, co wystrzeliłem. Zaraz się wrócić po tego szlachcica. Bo ja tutaj dzisiaj mam tyle rzeczy do zrobienia, a okaże się, że będę tylko polował. Chociaż sobie tak naprawdę na tym to polega, żeby tutaj jak najwięcej polować. No ale wiecie, coś tam bym zrobić też chciał. No i pięknie, mamy złotko, słuchajcie, z pierwszego żuberka. Dzisiaj pierwsze złotko. Z czwórka łatwy. No piękny jesteś, chłopczyku. Piękny, piękny żuberek. Oczywiście zatwierdzam, zabieram. No i powiem wam, że jestem w szoku. Na razie idę zebrać jeszcze tego szlachcica i kierujemy się dalej w stronę następnego punktu obserwacyjnego. Dobra, słuchajcie, udało mi się namierzyć tą czwórkę jelonka. Tutaj proszę bardzo, sreberko, no malutki, bo malutki, ale jest. To jest najważniejsze, że się udało. A tymczasem ja się oczywiście będę kierował dalej. Kurczę, w tą stronę bym chciał. Ale wiecie co, żeby dzisiaj odcinek nie był za długi, to ja może się przeniosę tutaj i pójdziemy sobie do tego punktu obserwacyjnego. Bo jak ja tak zacznę nagrywać, że będę latał wszędzie dookoła, a nie tam gdzie trzeba, to wiecie, odcinek będzie trwał 3 godziny, nie? Tak więc chciałbym tego uniknąć, żeby was po prostu nie zanudzić bieganiem samym, bo to wiadomo, że inaczej się ogląda, jak się do czegoś strzela, a inaczej się ogląda, jak się tylko biega bez celu. Ja oczywiście będę się starał wam tam tylko pokazywać te najważniejsze momenty, żeby was po prostu nie zanudzić. Bo jakby ktoś tam, wiecie, chciał się ponudzić tak jak ja, to po prostu sobie wchodzi do The Hunterka, odpala sobie Hirschfeld, no nie lata bez celu, no aczkolwiek, no mówię, tutaj zwierzyny akurat jest dużo, jest do czego strzelać. Nie wiem, czy to jest w sumie miejscowe, w sensie, że w jednym miejscu na rezerwacie jest więcej zwierzyny, w drugim mniej, nie mam pojęcia, jak to wygląda. Wiem, że w poprzedniej lokacji, tej co byłem, to naprawdę było tych zwierzątek bardzo dużo. I mam nadzieję, że tak będzie dalej, bo chciałem, żeby ten odcinek był taki, że tam trochę postrzelamy na nim, no i już mamy trochę postrzelane. A jeszcze do końca odcineczka trochę czasu, więc myślę, że uda mi się jeszcze coś fajnego upolować. Jak na razie największe złotko mamy z żubra, ale to nic. Może się trafi jeszcze coś większego. Zobaczymy. Po drodze nic się nie działo jak na razie, więc bierzemy się za odkrywanie tego terenu. Rozglądałem się, gdzieś tam jakieś sarny się odzywały po drodze, ale to gdzieś daleko, daleko, a nie chciało mi się do nich wracać, tak więc zobaczmy, co tutaj nam pokaże. Ale ładny teren, kurczę. Jak tu jest ładnie. Jest nawet jakaś woda. Prawda, jakaś malutka ta woda jest, ale jest, więc ja bym chętnie może sobie ją odwiedził. Jest 15:24. Wiecie co? Ja bym jeszcze chciał dzisiaj odkryć ten punkt tutaj. Fajnie by było, jakby się udało, tylko do tego punktu to byśmy poszli pewnie stąd. To za chwilę. Najpierw wiecie co? Chodźmy na tą wodę. Ja się chętnie przejdę na tą wodę, zobaczyć, czy tam przypadkiem nie ma czegoś fajnego, mam nadzieję, że tu się nie połamie, jak zejdę. Idę się przejdę na tą wodę, zobaczyć, czy nie ma tam czegoś fajnego. Nie wiem, czy żubry jeszcze piją, czy już skończyły pić. Jeżeli piją, to ja tu chętnie się rozejrzę. Bo może coś dużego by się trafiło, a bardzo bym chciał w sumie. Na razie nic nie widać.
Prawdopodobieństwo duże jest takie, że już żubry nie piją o tej godzinie. Ale jest coś tam z drugiej strony, widziałem. Proszę bardzo, sarna. Jest sarenka. Nieduża, ale jest. Jakaś dwójeczka. No wiem, że z dwójki Diaksa nie będzie. Ani koło Diaksa nie stała. Ale zawsze można sobie strzelić. Czyli wychodzi na to, że obecna godzina jest wodobój sarenek. No i spoko. Niech sobie takowe sarenki piją, tylko my sobie do tej sareneczki oczywiście strzelimy, więc ja biorę już w rękę Rangera i proszę was bardzo, strzelam do sarenki. Oczywiście strzał dobry. Jeszcze będzie płynęła pewnie, czy nie? Gdzie ona jest? Gdzie on jest, ten chłopczyk nasz? Czy on będzie płynął? Nie widzę. Zapadł się pod wodę. Skubaniec. Czekajcie, może wejdę gdzieś tu wyżej. Ej, serio. Nie widzę, czy on tam jest. Albo gdzie on jest? Czekajcie. Kurde, wejdę tu? Nie wejdę. Kawałek chociaż, żeby wejść. O! Czekajcie, wezmę lornetkę. Gdzie jest ten nasz kolega? Nie ma. Zniknął w czeluściach. Kurczę, szkoda. Tak mi się zdawało, że gdzieś mrygnął. Tak dziwnie. Ale serio, nie ma go. No. Zniknął. Nie ma kolegi. Przejdę się, zobaczę jeszcze tutaj. Kawałeczek. Nieduży był, co prawda. Nie wiem, czy to może jakieś sreberko by było z tego. No, ale chciałem go zebrać dla was w sumie, nie? Żebyście wy mieli na co popatrzeć. Tylko, że to się chyba nie uda. Czekajcie, bo tutaj gdzieś wodopoje są. Trzeba by było je poodkrywać od razu. O, sarenki tutaj też piją, dobra. Tutaj jeszcze coś. Jakiś wodopój chyba. A, to po sarenki, dobra. No i teraz... Gdzie on jest? Ciekawy, czy ślad będzie. W sensie ślad, no wiecie, że trafienie w organ żywotny. Czy będzie w ogóle? On stał gdzieś tutaj zaraz, więc myślę, że uda się to zweryfikować. Bo ja go nie widzę. O, jest tutaj. Tam samczyk gdzieś się odzywa, no ale ja go stąd nie zobaczę, to nie ma szans. Zobaczcie, tutaj dostał ten chłopak. I nie ma go. No nie ma. Nawet nie widać, żeby popłynął gdzieś tam, gdzie strzelałem z tamtej strony gdzieś. O. Po prostu zniknął gdzieś pod wodą. No nie ma go, bo nie ma. No i co ja poradzić mam na to? Pieska też nie mam ze sobą, żeby mi pomógł znaleźć. Ale to i tak by mi nie pomógł, no bo jak on gdzieś zapadł się pod ziemię, czy tam pod wodę, no to i tak by mi piesek niczym nie pomógł. Szkoda, bo chciałem wam go pokazać, tą dwójeczkę, ale cóż. Popłynąć też nie popłynął, no bo go nigdzie nie ma, zobaczcie. Nie ma go nigdzie. Czyli po prostu zniknął gdzieś pod wodą, najprawdopodobniej. Tak, bo jak ja strzeliłem, to będzie tutaj w biegu. Dobra, no nic, lecimy dalej. Zmierzając, oczywiście kolejny jelonek. Nie wiem, czy dobrze go trafiłem. Jeszcze raz poprawka. Chyba słabo. Bondolf is the best region for red deer.
You'll often find them congregating in Bondorf Canyon. Na jelenie szlachetnym najlepiej się to poluje. O proszę, to dobra informacja w takim razie, czyli ten region mamy dzisiaj zaliczony, słuchajcie, więc jestem mega, mega zadowolony, że się udało zaliczyć tutaj tą miejscóweczkę. Oczywiście nie pomijając faktu tego, że chciałbym, słuchajcie, dostać się tu jeszcze. Bo jeszcze mamy trochę czasu, jeszcze trochę odcinka mamy, więc mam tutaj do tego jeziorka jakieś no 600 metrów. Więc myślę, że warto się tam wybrać. Mam nadzieję tylko, że się nie połamie jakoś mocno tutaj, bo jest dość stromo. Wolałbym uniknąć uszkodzeń ciała. Ale sami wiecie, że to nie będzie takie proste prawdopodobnie. Dobra, słuchajcie, ja tutaj biegnę na dół. Czym prędzej. Udało mi się pod górę wejść, więc z górki będzie szybciej, jak to się mówi. Tylko czy w całości, to już zobaczymy. Jak na razie biegnę, tam już widzę tą wodę z daleka. Stąd na pewno jeszcze nic nie wypatrzę. Chyba. W sumie zaraz się rozejrzę. Ale raczej wątpię, żebym stąd coś zobaczył, to za daleko. No gdzie jeszcze za daleko? Kawał drogi. Dobrze, czekajcie, tutaj czy ja zejdę normalnie? To jest dość wysoko, kurczę. Damy radę? O, dobra. A, na szczęście niedużo. Trochę się tylko poturbowałem. Więc nie ma tragedii. Niebawem powinny się tutaj już pokazywać zwierzątka, jeżeli jakieś są, oczywiście. A jak nie ma, to trudno. Jest godzina 16:30 w grze. Więc nie wiem, czy coś pije teraz, czy nie pije. W sumie zaraz zobaczymy. Przejdziemy się na to jeziorko i prawdopodobnie zaraz sobie tutaj gdzieś zakończymy odcineczek. Myślę, że tak do pół godzinki odcinek to jest chyba w sam raz. Nie jest ani za długi, ani za krótki. Przynajmniej tak mi się wydaje. Jeszcze przebiegnę kawałek, zobaczmy nad tą wodą, co tu się dzieje. Kurczę, jakby się trójka sarna trafiła, to ja nie wiem, co to by było. Ja jeszcze nie mam sarny w diamencie. Ciężko by mi było to przetrafić. Jakby, wiecie, sarna w diamencie się trafiła. Ale co, cóż, zobaczymy. No, ja tu trochę saren wystrzelałem w sumie. Więc jakby się pojawiła trójka, to by nie było nic dziwnego absolutnie. Ale zobaczymy zaraz. Czekajcie, ja tutaj podbiegnę jeszcze. O! Teraz się rozejrzeć, czy tam gdzieś nic nie stoi, nic nie pije. Tam nic nie widać ewidentnie, jak na razie. Z tej strony też nie. Tam też jak na razie nic. Zejdę niżej. A tutaj? No nie, chyba nic nie będzie. A czekajcie, coś jednak jest. No proszę. Jest jakaś sarenka jeszcze. Czyli jednak jeszcze coś tam pije. Jak to tylko jedna dwójeczka, tak? Pojedynczy osobnik. Nie widzę więcej. To nic, spróbujemy tego strzelić. Może ten się nam pod wodę nie zapadnie, co? No nie, ten się zdecydowanie pod wodę nie zapadł. Tylko teraz wiecie co, ja muszę poczekać, aż on tutaj po prostu do mnie przypłynie, nie? Dobra, słuchajcie, jest tutaj ta sarenka, bo ona przypłynęła już. Spróbuję ją zebrać. O! Myślałem, że gorzej dostała, ale jednak zaczepiło jeszcze o organ żywotny, więc spoko. No i dobra, udało się strzelić tą sarenkę. Mamy jeszcze na koniec sarenkę. Tutaj tak wygląda tutaj miejscóweczka. Zobaczcie sobie, tutaj prawdopodobnie będzie ambona myśliwska. No i co tu więcej? No więcej raczej nic nie będę chciał już dzisiaj robić. Resztę sobie zostawimy na następny odcinek. Może na następnym odcinku właśnie pójdziemy sobie tutaj zapolować na tego lisa z łuku, bo jednak bardzo mnie ciekawi ta misja i jestem mega na, wiecie,
jak to się mówi, mega na kurczę, nie wiem jak to nazwać. Taki, że chcę tą misję zrobić, o, w sensie, nie? Tam pewnie wytnę wam to, ale to nic. W każdym razie ja wam będę wdzięczny oczywiście za wszystkie łapeczki, które tam zostawiacie. Oczywiście komentujcie, dzielcie się ze mną swoimi opiniami, co byście chcieli zobaczyć ewentualnie i tak dalej. Ja tam mówię, wszystkie komentarze czytam, na wszystkie staram się odpowiadać, więc myślę, że jak coś wam na sercu będzie leżało, to ja chętnie tam z wami podyskutuję. A tymczasem dziękuję wam za dziś. Do zobaczenia w kolejnym odcineczku. Trzymajcie się zdrowo i do zobaczenia. Pa, pa, trzymajcie się. Hej.